Zanim zaczniemy, masz tu taki przycisk malutki, żeby zasubskrybować kanał od razu z zapamięci. Cześć, dzisiaj dla Was przetestuję procesor AMD Ryzen 3200. Jak się spisuje w 2022 roku w 4K? Teraz zobaczycie sobie platformę testową. Teraz zobaczcie trzy benchmarki. Corona R20, 3D Mark, a ten trzeci niech pozostanie niespodzianką. Jak chodzi o testy w grach, przetestowałem tylko w jednej grze, w Cyberpunku, bo ta gra dobrze zajedzie ten procesor i pokaże, czy ma sens tego typu procesor w tych czasach przy najnowszych tytułach. Przetestowałem to w 4K, w 1440p i w Full HD. Na ustawieniach Ultra, by porządnie przetestować ten procesor, pokazać, jak sobie radzi przy maksymalnych ustawieniach, jak chodzi o parametry, i w Ultra Ray Tracing. Z tym, że w jednym i w drugim przypadku był włączony i wyłączony DLSS. Był włączony to w trybie wysoka wydajność. Zrozumiałe to jest przy tego typu procesorze. Teraz sobie zobaczcie sobie wyniki, sami przeanalizujcie. Ja komentarza nie będę tam uskuteczniał. Żeby nie przedłużać tego odcinka, na koniec zdeczko podsumuję. Podsumowując, widzieliście sami, jak to wygląda. 4K jest momentami tragedia, ale wiadomo, wynik moim zdaniem oczywisty, bo ten procesor, wiadomo, ogranicza kartę graficzną, ale to było z góry wiadomo. Ten test trzeba nie traktować jako pełnoprawny test, benchmark, pokazanie możliwości tego procesora, tylko poglądowo, żeby zobaczyć, co się stanie, jak weźmiemy taką grę jak Cyberpunk, ustawimy na maksymalnych ustawieniach z kartą, porządną kartą graficzną. Jestem bardzo ciekaw, jakby to było z RTX 30, nie wiem, 70, 80 się klasowało, ale takiej karty oczywiście nie mam i póki co nie będę miał do testów. Full HD o innych parametrach, czy tam w 1440p z włączonym DSL-em nawet by uszło pograć. Niektórzy z Was by byli nawet zadowoleni, by dało radę pograć. Te wyniki pokazują to, że jakbyśmy obniżyli parametry, prawdopodobnie dałoby się nawet nieźle pograć. Z mniejszą ilością detali, z mniejszymi wodotryskami, ale dałoby się pograć. Tutaj ciężka sprawa, czy polecać. Ja ogólnie takiego procesora, jak gramy w topowe gry, nie polecam. Z drugiej strony, w tych czasach z kartami jest jak jest dostępnymi. Jak się trafi jakaś fajna karta w dobrej cenie, moim zdaniem warto ją kupić, zakupić i kupić nawet taki procesor jak ten. A za 2-3 miesiące wymienić sobie na lepszy. Bo póki co procesor jest łatwiej dostać. Łatwiej. Ja tak zrobiłem zresztą. Kupiłem tego typu procesor, kupiłem kartę graficzną, później zmieniłem procesor. Tak. I powiem szczerze, że jakby się troszeczkę inaczej potoczyły u mnie sprawy, sam grałbym w Cyberpunka na takim zestawie jak ten. Na całe szczęście udało się zmienić na czas procesor, zakupić tą grę. Taki test
z Ryzenem 9 też dla Was przygotuję. Pamiętaj, że na ekranie końcowym masz dwie ikonki. Jedna jest do zasubskrybowania kanału, jak jeszcze nie zasubskrybowałeś tego kanału, by nie przegapić treści. Druga prowadzi Cię do mojego drugiego kanału ZOL Live, gdzie takie luźniejsze treści zamieszczę, nie pasujące do tego kanału. Coś, co chcę zrobić, takiego bardziej zajawkowego, troszeczkę od czapy, niezwiązanego z tym kanałem, tam się znajdzie. Póki co nieregularnie zamieszczam, ale poniekąd chodzi o to w tym kanale drugim. To jest ZOL Live, czyli życie. Zostaw jeszcze łapy pod tym filmem, jak nie zostawiłeś, i napisz komentarz, by zwiększyć zasięgi tego filmu. Dzięki. Na razie. Cześć.